Cześć, siema wam wszystkim. Kolejny trzeci odcinek z losowych kluczy Steam. Przechodzimy od razu do otwierania. Nie będzie odcinka z testowania gier, które były w drugim openingu, bo po prostu to, co nam tam wypadło, to była jedna wielka porażka i przeglądałem te gry, ale nie ma na serio w co sobie z nich zagrać i mam nadzieję, że tym razem będzie tak. Że, ej, sorry, nie opera, tylko tutaj. Tu wysyłam modyfikacje, możecie wejść na mój drugi kanał, linki macie pewnie w opisie. Kupiłem tutaj klucze od którego typka? Od tego, co ma niby teoretycznie jedną z najniższych ocen, ale może akurat coś wpadnie. Słuchajcie, nie chciałem po prostu powtórzyć się i wziąć od tego samego, od którego brałem w którymś z poprzednich odcinków, a na 100% nie brałem od tego i teraz to już muszę kodować, żeby się nie powtórzyć, bo oni sprzedają te same klucze dosłownie cały czas. Jeśli weźmiecie od tego typka mniej więcej w czasie, w którym wypuściłem ten odcinek, to najprawdopodobniej dostaniecie te same gry, które wypadną właśnie mi za chwilę. No i tu to jest, tu to przyjąłem i tu to już w tym, czekajcie, tutaj Steam, a tu to już mam. I nie wiem, czy tego Steama wam czasem tak nie zmniejszyć, będzie to co najmniej ładniejsze. Na tle nie wiem czego, ale może być na tle pulpitu chociażby Steam. I tutaj to. No i spoko, mam większy bałagan na pulpicie tym razem, ale to nic. I sprawdźmy. I sprawdźmy, na co nas naciągnęli tym razem. Swoją drogą, dlaczego znowu po drodze coś tam jedzie? I to tu tak non-stop hałasuje, słuchajcie. A muszę mieć drzwi otwarte, żeby tu przynajmniej troszeczkę tego powietrza, zagadam tą ciężarówkę, troszeczkę tego powietrza wskakiwało. Aktywuj produkt Steam. Dalej zgadzam się, pewnie, że się zgadzam. Kod produktu and go. Serious Online. Okej. Okay. Czyli gry się nie powtarzają. Jeśli się powtórzy coś co już mam, to w momencie, gdy ten odcinek leci, to za gdzieś około 15 minut, albo już nawet, jest na naszej grupie Armia Matiego to wrzucone i te kody możecie sobie stamtąd wziąć. Kto pierwszy, ten lepszy. Serious Online, zakupiono dzisiaj. Jest to jakieś, tu ma nawet DLC. Chłopie, co ty kupiłeś? Kod ty kupi? Okej. Okay. Nie powiem, ale jest zła klątwa na mnie ciąży od ostatniego odcinka. Wszystkie gry były mieszanego nastroju i tym razem jest dokładnie tak samo, słuchajcie. Mogłem sobie tu jakąś muzykę puścić. Puściłem sobie, słuchajcie, OpenFM przed chwilką i muzyka tam jest taka zakładka na euro. Ja ogólnie tego radia nie tak często go słucham, ale tak tam mają na euro i czasem tam w miarę spoko piosenka leci. A czasem to jest porażka, więc stwierdziłem, że wyłączę. Zgadzam się, tak, dwoma palcami, Ctrl-V. Dalej, coś spoko. Killing of the Cause. Okej, Mati, trzeba być The Killing of the Cause, trzeba być dobrej myśli, jeju. Okej, okay. Ambitnie. Najnowsze bardzo negatywne, ale w większości pozytywne. Cicho, czy tu jest cokolwiek opcja w stylu kurki wodnej? Jest dziadek i mamy celownik i strzelamy. No widzę, że ambitnie. Mati, ambitnie dzisiaj zaczynasz, ale jest na pewno już chyba ciut lepiej. Mamy takiego totalnie niszowego, jak się to mówi? Przedstawiciela do kolejnego odcinka, w którym będziemy testować gry, aczkolwiek raczej nie wydaje mi się, że, no mam nadzieję, że coś lepszego wypadnie, to jeszcze jakieś UFO, no ludzie. Oczywiście aktywuj produkt Steam, dalej, wy w komentarzach możecie pisać, piszcie gry i taką, którą chcecie zobaczyć, przynajmniej jedną bądź też dwie, które nagrać po prostu w kolejnym odcinku. Aktywacja powiodła się, no jaki ja wam jestem wdzięczny za to coś. Jeszcze nie wiem, co to jest, ale zaraz się dowiemy. Lub chwytliwy tytuł. Strona sklepu mówiąca o tym, że gra jest w większości pozytywna. Okej. Tylko że w niej za dużo to się nie dzieje. Ale jest to platformówka. I to chyba tyle o niej mogę powiedzieć. Nic więcej nie chcę i mówić nie będę. Proszę bardzo. Gry, dalej, aktywuj. Next step. Zgadzam się.
Kod produktu. Dalej. Już posiadasz ten produkt. A co to jest? Tiny Boy. Dobrze, czyli moi drodzy, to jest kod czwarty. Czwarty kod. Sobie muszę zapisać, żeby potem... Tiny Boy, dobra, Tiny Boy wypadł i co z tego? I nic z tego, po prostu dupa. Widok. Nieznajomi, tylko gry, aktywuj produkt. Dalej, zgadzam się, Tiny Boy będzie na naszej grupie, a jak już to oglądacie, to najprawdopodobniej jest. Terra Incognita, Chapter 1, The Scan and... Ja wiem, twórcy, że długi jakiś tytuł rozbudowany nie zobowiązuje was do tego, żeby stworzyć fajną grę, bo tak raczej nie jest. Aczkolwiek może tym razem przynajmniej... No postara... Nie, z tego co ja... Nie. Proszę. Terra. Ej, co to jest? Bez jej, ja tą grę skądś kojarzę. Ona mi już chyba wypadła. Albo ktoś pisał do mnie, żeby ją nagrać. Albo... Ktoś z youtuberów ją już nagrał, a ja widziałem kawałek odcinka. Mi się ta gra mega z czymś kojarzy. Terra. Szczególnie tutaj ten obrazek. Ktoś mi podsyłał, żebym ja to nagrał. Ktoś mi to podsyłał. Kopiuj. Gry. Aktywuj produkt. Dalej. Zgadzam się. Pewnie, że się zgadzam. Wklejamy i lecimy dalej. Kiwi Toilet and Shotgun. Tu przynajmniej wiemy, czego się spodziewać. Niekoniecznie... tak było tutaj, Terra Incognita Chapter 1 The Scandant. Kompletnie nie wiem o co chodzi, a tu widzę szczelba i... Gdzie jest ten toilet? O, shotgun. To może być co najmniej strzula z klipu. Ciekawsze od poprzedniczki. A dlaczego mieszane? Okej, okay, fajny tytuł, nie zobowiązuje was do tego, żeby stworzyć coś super. Kto te gry? Kto tu? Ja się tak zastanawiam. Przyglądasz sobie Steam, załóżmy. Aha, to kosztuje 1 euro na Steam. Dobra, czyli ktoś za złotówkę może kupić taką grę, żeby sobie zaśmiecić Steam. Albo też przy okazji, nie wiem, pograć, zabić trochę czas, albo z kompletnych nudów. Kto to kupuje? Wklej. Następny. Super Mustache. Okej, okay, tylko mi nie mówcie, że mustache to jest to, o czym ja myślę. Super Mustache. Strona sklepu. Nie, mi się... Czekajcie, mustache? Nie wiem, co to znaczy, ale mi się to właśnie z wąsami kojarzy. Mustache to... Mamy grę do kolejnej rozgrywki. To sobie na pewno zagramy. Bo mustache to są wąsy chyba. Poza tym ten typ faktycznie ma... Mi się tak właśnie skojarzyło, że mustache to są wąsy. Ale nie byłem na 100% pewny, was też nie chcę nigdy wprowadzać w błąd za bardzo. Ej, i to może być... Spoko, coś w stylu Mario Bros, czy kij wie, ale ten, w większości pozytywne oceny, więc spoko sprawa, tym bardziej za 50 centów, moi 48 dokładnie. Ale spoko, nie jest tak źle, mamy już gry do kolejnego odcinka Aktywuj Produkt, więc oprócz Super Mustache możecie jeszcze coś wybrać w komentarzach. Wklej. And dalej. Turbo Pack. Cokolwiek to jest. Może to być ciekawe. Ale nie... O, VR. Nie mam żadnej gry na VR. Ale smutek. Czekajcie, biblioteka. Loop. Turbo Pack, o właśnie to. Strona sklepu. Dlaczego gromi to kochana? Nie. Dobra, jeszcze mamy dwa klucze. Słuchajcie. Przedostatni. Gry. Aktywuj. Dalej. Zgadzam się. Wklej. Dalej. The Tower of Elements. Wow. Szacunek. Sprawdźmy, co to jest. Ale mam zapchany Steam nie wiadomo jakimi grami. Stranded DB Besiege jest z mojego prywatnego. Dobra. Strona sklepu. Czujecie? Ja tak będę otwierał te klucze, a później będę chciał sprzedać tego Steama za jedyne 20 złotych. Uczkniesz. 20 zł. O co chodzi? Jak chcecie na PC-ta? Ja nigdy nie podłączyłem pod PC-ta tego. Pada od PlayStation, od Xboxa bez problemu, ale od PlayStation? Poza tym, o co w tej grze chodzi? Nie mam zamiaru nawet wnikać w to, ani się na tym rozwodzić.
Możecie sami master the magic of elements. Wow! Nie no, jestem niepowzięty. Szczególnie tytułem. Jak można tak w klei pokpić tytuł? Dalej, ostatnia opcja. Flesh Eaters. No, chwytliwe, zaraz się przekonamy, co to może być. Podejrzewam, że moja mina za dosłownie 5 sekund będzie tak wyglądać. I chyba tak będzie. Strona sklepu. Oprócz tego całego wąsacza, to tu nic ciekawego chyba nie wypadło. Aczkolwiek wąsacza sobie na pewno sprawdzimy w kolejnym odcinku. Story mode, nie wiem, nie lubię takich pochmurnych, ciemnych gier. Oprócz typowych horrorów czy czegoś, lubię jak gra jest kolorowa. Nie wiem, mam zjazd taki. Nic specjalnie ciekawego. Możecie już spokojnie wyłączyć ten odcinek, nic się tu nie wydarzy, oprócz tego, że powiem wam, że w opisie macie wszystko, link do mojego drugiego kanału, tam gdzie są modyfikacje, do trzeciego, tam gdzie są filmy z drona, to znaczy to jest jakby bardziej firmowe konto, ale możecie tam wejść, zasubskrybować, czasem tam coś fajnego wrzucę. Facebooka macie, linki w opisie, możecie mnie zaprosić do znajomych, wziąć udział w konkursie, właśnie konkurs muszę rozwiązać na Garry's Moda, jestem spóźniony 2 dni, brawo Mati, ale to tylko przez to, że miałem dużo pracy, bo to ostatni raz się tak spóźniam. Już więcej się nie spóźni, autentycznie. I możecie swoim znajomym powiedzieć o istnieniu mojego kanału. Ty mi mega pomożecie. Może się komuś spodoba i dołączy do widzów. Nic prostszego. Przed wakacjami ostatni raz idziecie do szkół, więc to będzie ostatnia okazja. Także mega was proszę. I to tyle. Cześć, trzymajcie się. Miłego dnia wam życzę. Cześć. Powtarzam się. Pa.